Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy i dzisiaj kontynuujemy, albo i nie kontynuujemy, dzisiaj kontynuujemy arenę z Sasuke Smoczyogień. W ostatnim pojedynku można powiedzieć, że przychyliła szale zwycięstwa na naszą stronę. Więc tak jak wydaje mi się, że Sasuke na arenie ma potencjał, tak? Można wyrzucić wszystkie najgorsze karty i dobrać się do tych najlepszych. Ani kroku wstecz! Okej, gramy z kimś, kto ma 10 rangę tylko, ale... 52 poziom, więc okazało się, że po prostu w tym sezonie nie grał rozgrywek rankingowych, co mnie nie dziwi, szczerze powiedziawszy. Okej, okay, Sasuke nie mamy w ręku. Mamy Morkiego. Co byśmy chcieli wykopać? Chyba Kotołaka najpierw. A nie, mamy teraz Sasuke, a rękę mamy taką dobrą. Dobrze, ale z Sasuke jest to, że nie musimy grać jako pierwszy kart, tak? Nie musimy wyrzucać wszystkiego. Tylko jak już będziemy mieli marne karty, które nie są nam potrzebne, to... Wtedy ją rzucamy. A kart nie mamy marnych, bo mamy tylko jedną brązową kartę. Okej, okay, no pasuje, to oczywiście rzucamy Morkiego. Mógłbym jak normalny człowiek rzucić Stefana, ale mamy Stefana i mamy Sasuke, więc mamy zagwarantowane to, że to co przerzucę na szczytali, to prędzej czy później dobiorę. Wystarczy, że spalę jedną kartę. Rycerz jest chyba najgorszy. Ale rycerz był lepszy niż to. On ma Dagona. Ale my się tego nie obawiamy, bo mamy na ręku obu czarodziei. Plus dodatkowo mamy własnego Karantira. Okej, okay, pokazał mi swojego Williego. Zaoszczędził całe 2 punkty na następną rundę. Jeżeli wygra więcej niż dwoma punktami, mniej niż 2 punktami, jeden punkt albo dwoma, to właśnie przez ten ruch. Konica byłaby dobra, jakby nie umierała, ale umiera. Ale chyba jest mimo wszystko lepsza niż troll. Cała trolla wyrzucimy. Okej, okay. To teraz na rozkazie wymarsza mamy Kotołaka. A, co świetne nie jest, no ale jakoś przeżyjemy. Póki co do spalenia jest Shani, na pewno. Zaczniemy od konnicy. Wyciągniemy od niego jakąś kontrolę na pewno, bo na pewno ma jak to skontrolować. Nie wierzę w to, że nie ma. Tak, i do spalenia jest Shani. Rozkaz wymarsza prawdopodobnie też, bo to jest kotołak na rozkazie wymarsza, nie jest jakiś fantastyczny. Zobaczymy jak będzie z kompresją artefaktową, zobaczymy jak będzie z klopem, chociaż... Czyż by nie miał jak tego skontrolować, to ciekawe. A, to oczywiście chcemy zabić. Jak najskuteczniej. Więc chyba poświęcimy sobie Detonolta na to. Byśmy mogli to zrobić na dwa razy, na przykład wyciągnąć Kotołaka i następnie użyć Łowcy Tursyach. Jednakże spoko się czuję, zostawiając jednego czarodzieja w ręku. A teraz możesz sądzić, że nie mam żadnego czyszczenia pogody i zagrać jakąś. Jednakże my zagramy chyba teraz Karantira i postaramy się zrobić tak, żeby on użył swojego... Dobrze, nie użyłem jeszcze Stefana. Zagramy teraz Karantira i postaramy się wyciągnąć od niego jego strzelnego maga tak, żeby wyczyścił pogodę, a nie ją zagrał. Bo mamy tylko jedno czyszczenie pogody. A wiemy, że on ma Dagona. Z Dagonem jest ten problem, że on będzie czekał długo, aż będzie miał pewność, że nie będę miał już żadnego czyszczenia. Nie powinieneś był tu przychodzić. Także trochę ich mam. No dobrze, to jest łatwa włócznia.
On wiedział, że mam włócznie, więc nie wiem dlaczego ją zagrał. Sam mi ją dał. Z ślada. Tylko ciekawe, jaką kartę mi podpieprzył. Okej. Okay. Tu nadchodzi pogoda i tu nadchodzi nasze czyszczenie pogody. Po co mnie wezwałaś? No dobrze. Póki co dosyć wyrównany pojedynek. On mógł mi Shillardem wziąć Shillarda. I to byłby problem. Bo jak zagram Stefana, to on od razu zagra Shillarda. Więc musiałbym poczekać, aż będę chociaż miał jakiekolwiek przypuszczenie, że zagrał moją kartę. Nie wiem, ta karta jest zepsuta, ona powinna pokazywać, którą kartę. Okej, to chyba wiemy, że zabrał mi Himo. No to do dzieła. Okej, czy jeśli zagra mi Himo, to na pewno nie zabrał mi Shillarda. Skoro nie zagrał mi Shillarda, to możemy zagrać Stefana. Kontrola jeszcze ewentualnie, mamy Triss. I mamy oczywiście cały czas Cyklopa. Na szczyt Alich. Nie zabrał mi Himo. Nie zabrał mi ani Himo, ani Shillarda. A ciekawe, co mi zabrał. Kotołak, medyk. Troll mostowy. Neofita. Okej, mimo wszystko weźmiemy czempiona areny. Shani cały czas nie jest w stanie ją nic skrzesić. Chyba, że ma dwóch Shillardów. Okej. 11-punktowe zagranie. Możemy użyć Vilgefortza na którymś z czarodziejów. Tylko wiemy, że dobierzemy czempiona areny. Co nie jest złe, bo jestem w stanie zabić Cyklopa. Wtedy ewentualnie mamy już Shani odblokowaną. Znaczy już mamy ją odblokowaną, ale... Czy jest sens zagrywać konicę? To jest 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 punktów być może. A czarodzieje to są na pewno. Więc nie ma sensu zagrywać konicy. Mylisz niebo z gwiazdami odbitymi nocą na powierzchni stawu. Dobrze, to było dosyć duże tempo. Jesteśmy zadowoleni z tego. Chcielibyśmy wykorzystać Triss we włócznie, zanim jeszcze rzucimy Saskię. Wydawało mi się, że za Saskię robiłem premium. Dlaczego nie mam premium? W razie co z Saskią spalimy tylko jedną kartę, na przykład z rozkazu marszu, który jest kotałaki, jest marny. No dobrze, jesteśmy na prowadzeniu. Czy on ma coś dużego? Shillarda możemy mu zabić. Problem z zabiciem Shillarda jest taki, że może mieć takie karty jak uzdrowienie. Więc lepiej tego nie robić. Więc możemy mu zabić Dagona, ale może mieć taką kartę jak Kahir. Więc póki co lepiej też tego nie robić. Więc to chyba jest czas, żeby zagrać. A czy jeszcze... A runda będzie trwała 7 tur, więc warto by było zagrać pogodę. Chyba to zrobimy. Jasne, na sprawę. Po co mnie wezwałaś? Teraz widzę, że w tym trzecim rzędzie było więcej, po którym powinienem zagrać ten trzeci rząd. Ale czas już mnie goni, więc zagrałem nierozsądnie. Bo wygląda na to, że on nie ma czyszczenia pogody. A muszę ostatnio zagrać Himo w Deathmolda, żeby wyczyścić pogodę. Więc sądzę, że może i nie mieć. A, poda mi się ten mecz. Ja zapowiedziałem, nawet tak przegram, to nie będę zły. Rzadko kiedy na arenie są wyrównane pojedynki.
Okej, okay, zaraz set kilka wrzuciłem go tutaj, bo ma jeszcze ten punkt punkcik pancerza. Także łatwo jesteśmy w stanie go zabić. No to pięknie. I tak weźmiemy włócznie. Żeby żaden pancerz nie przeszkadzał mgle robić swoich rzeczy. Czy jest coś bardzo złego, co jestem w stanie dociągnąć? Saskia? Chyba nie. Dobra walka. Ok, to był jego champion areny. Kompresja nie jest warta teraz wiele, rozkazy maszyn nie jest wiele. Cyklo byłby coś warty. Także cyklop jest warty maksymalnie 11 punktów, tak? Na przykład zabija dziesiątkę i atakuje dziesiątkę, której nie ma, więc to jest 11 punktów maksymalnie, więc nie jest aż tak cudowny. Więc chyba jest czas na Saskię. Ulepszymy swoją rękę. Zobaczymy. Okej, okay, czarna kraf jest okej. Okay. Kotałak. Rycerz. No powiedział, że ręka jest na podobnym poziomie. Wszystko zależy od tego, jakie on ma karty. Chyba nie, znaczy na pewno nie ma sklepa, bo widzę, że dwóch elfik zwiadowców zagrał, chyba że wskrzeszał jednego. Ok, to jest ciekawe, jednakże to nas nie boli w ogóle w żaden sposób. Ani kroku wstecz! Możesz go pogłaskać, tylko pożegnaj się z ręką. Jedenastkę wrzucę tutaj, bo dużo mamy na 11, gramy według ewentualnego igni. Ok, na równych kartach mamy 16 punktów przewagi. Że to się wydarzyło. Także my nie mamy problemu żadnego z tym, że tylko 2 punkty są. Więc mamy minus 12 punktów, ale on jeszcze 2 punkty, więc jesteśmy minus 10 punktów. Czyli rycerz nas tam daje prowadzenie. Nie żeby to miało znaczenie, ale tak miło po swoim ruchu być na prowadzeniu. To, że zagrał Shiru teraz, a nie czekał, może świadczyć o tym, że ma jakąś kartę dosyć dużą. Ok, Miruny się już nie musimy obawiać, więc sobie spokojnie możemy zagrać Kotałaka. Ok, 4 punkty prowadzenia. Ok, 15 punktów straty. 13 tak naprawdę, bo mamy mgłę. Czyli musimy zagrać coś, co ma 14 punktów. Jest gul, gul, o Jezu. Gul. Gul. Easy. Ale podoba mi się ten pojedynek. Brawo, Jugrak Koi. A był taki pojedynek, chodzę, że na poziomie. Ale był tylko jeden, więc od razu lecimy do kolejnego. Nie chcę mówić, że Saskia wygrała nam znowu grę. Ale na pewno się do tego przyczyniła. Tak jak każda z kart. Robimy to, co musi być zrobione. Okej, Francesca. Moja piękna Kalanty. To jeden z najlepszych przywódców na arenę. Jednakże Aist jest całkiem niezły. Bo ja zawsze jakieś wiarygodne punkty są. Okej, mamy dwóch magów na rynku, to jest świetnie. To jest chyba nasza najgorsza karta. O, Stefana mamy. Chyba trzeba wrzucić włócznie. Chociaż z drugiej strony to jest jakaś kontrola. Więc chyba wyrzucimy żołnierza, rycerza. Aż nie mamy Morkwarga. Więc to ewentualnie byłby dobry posiłek dla Gula. Wyrzucimy konicę. Chyba póki co na tym zostaniemy. A zobaczymy, czy przeciwnik będzie chciał grać pierwszą rundę, czy nie. Raczej nie. A ja nagra.
Ciekawe. Lan czeka tu tylko śmierć. Okej, czy jesteśmy w stanie jakoś to ukarać? Czy możemy zagrać większe tempo? A może ten sposób, który jest na 100%. Słuchaj sobie. Ze Stefanem poczekamy, póki nie musimy go grać. Chyba zagramy Karantira. Jeżeli nie spasował po pierwszym ruchu, to nie spasuje teraz. Dobry ruch. To trzeba pochwalić. Jak ktoś gra Guntera, to trzeba pochwalić. Dobra robota. Okej. Możemy zagrać Nilfgaardzkiego rycerza, chociaż to nam odkryje włócznie, więc on nie zagra nic, co będzie mogło być skontrolowane. Chcemy narzucić na niego jak najwyższe tempo, żeby go ukarać za to zagranie. Więc zagramy w taki sposób. To już dla niego problematyczne. O, Eska, okej. Jakże my jesteśmy 4 punkty w tył tylko, więc praktycznie wszystko daje nam prowadzenie. A wreszcie co, jesteśmy w stanie wskrzesić niedźwiedzia. Shani nie jest takie świetne zagranie, ale mamy tam opcję już. Przynajmniej. Więc chyba rzucamy po prostu naszą najgorszą kartę. Czy nasza włócznia jest to tylko 4-punktowa? Jakże się tym nie martwimy, bo mamy Sasuke. Teraz pytanie, chcemy zagrać Tetmota, czy chcemy zagrać tempo? Chyba chcemy zagrać tempo. Po co mnie wezwałaś? Okej, okay, i znowu jesteśmy na prowadzeniu. On musi zagrać teraz 13 punktów. Jednakże się zastanawiam, czy lepsze jest wygranie na równych, czy przegranie minus 2. Okej, on teraz tego nie gra. I mamy możliwość, żeby spasować. Tylko pytanie, jak dobra jest ta możliwość. Mamy karty naprawdę bardzo dobre. W drugiej rundzie, jeżeli on spasuje, to gramy Stefana. Reszta kart jest naprawdę dobra. Nasza Shani jest aktywna, nasz Him jest dobry. Więc chyba możemy sobie spokojnie spasować. On powinien teraz zagrać Franceskę. Jeżeli zagra Franceskę, to jest jako rozsądny ruch, chyba że ma jakieś karty carryover. What? Co się wydarzyło? Nie wiem. Moja tura? W takim wypadku chyba powinienem go cicnąć, tak? Nie widzę powodu, dla którego nie. Czy to jest przeklęty? Nie jest przeklęty, to jesteśmy w stanie wskrzesić Shani. Jak się wiecie co, mamy taką świetną rękę, aż musimy zagrać Stefana. Choć nie musimy zagrać Stefana, bo mamy Sasuke i Vilgefortza. Więc po prostu pasujemy go i przechodzimy do trzeciej rundy z dwiema kartami więcej. Nie wiem dlaczego to zrobił, nie wiem dlaczego oddał mi rundę. Tym bardziej, że to nie jest gracz jakiś początkujący, widzę. Nie wiem co się wydarzyło. Okej, okay, kompresja. Wrzucimy kotołaka. Okej. Okay. W razie co sobie spalimy jakieś zaklęcie. Artefaktowa się. Cokolwiek, szczerze powiedziawszy. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. A tak wzmocniła mi Sasuke. 12 punktów. Co za płatne zadanie. Jednakże chyba Shani skrzesimy Tresera Tursia.
złotą, srebrną. A nie ma ani brązowej, ani srebrnej jednostki w ręku. Albo ma same złote karty, albo ma same karty specjalne. Co jest ciekawe. Kiedy coś zalecam, zazwyczaj wiem, co robię. Tylko pożegnaj się z ręką. Zrobiliśmy tak, ponieważ mamy teraz jedynkę i jesteśmy w stanie spalić Wilgefortzem. Jak naprawdę dobra talia. I Saskia z tej talii też jest dobra. Też mi się podoba. Okej, okay, to była 15-punktowa za ta karta. Brawo. Tylko pytanie, czy chcemy najpierw przenieść coś na szytali Stefanem, czy najpierw chcemy zagrać Wilgefortza. Póki co nie ma żadnego dużego niczego, co byśmy chcieli zabić czempionem areny. Więc chyba zagramy Deathmolta. Zagramy pogodę. Ponieważ ewentualne... Nie mamy ewentualnego czyszczenia pogody. Jednakże to będzie jeden za jeden. Ewentualnie czarna krew jest nam w stanie stworzyć woźnicę. A jeśli chodzi o kontrolę, to też mamy. Mamy i czempiona, i kompresję artefaktową. Więc nie widzę nic złego w tym zagraniu. No dobrze. Jest to akceptowalne. Okej, okay, zagramy Hima i zobaczymy, co nam stworzy. Wieprz jest bardzo ryzykowny. Jest 18 punktów, ale jest nam na przykład zabić w stanie 10. To będzie 8 punktów. W każdym innym wypadku będzie więcej. Ale nie ma po co ryzykować. Czy chcemy jakąś brązonkę ze swojej talii? Chyba nie, więc to musi być w Rimde. Zwycięstwo albo śmierć! Duel i Grail! Pozory mylą. Okej. Masz moją wdzięczność. To mu zeżremy coś Shillardem w takim razie. Skoro tak stawia sprawę. Mnie boli sempiterna. Nie jest to dobra karta. Ale jest to karta, której teraz nie ma. A pewnie tą właśnie kartą będzie teraz szukać Francesco. Szczerze powiedziawszy, ta karta jest warta teraz praktycznie nic. Bo nie jestem w stanie ją wzmocnić. Enfit mogą cię zaskoczyć. Sam mi dał tą kartę, tak? To nie jest moja wina. Nie jest w stanie chyba zabić 11, tak? Zdaję mu 5, czy będzie miał 6. Nie jest w stanie zabić 11. Jednakże my się tym nie martwimy. Na przykład czempionem areny. A na przykład kotołak sobie zmniejszymy siłę tej karty. W zasadzie na przykład czempionem zmniejszymy sobie siłę tej karty i wtedy zagramy. Po co mnie wezwałaś? Okej. Okay. A czempionem atakujemy dyszkę. Chyba, że możemy zrobić to w inny sposób, ale nie możemy. Z dziewiątką może sobie poradzi już? Nie chcę mi się tego liczyć, ale chyba tak. Imbroli z mocenem Franceską byłby dosyć problematyczny. Chociaż byśmy mieli jak go skontrować, ale... okej. Nie będę ryzykował. Czy może mieć jeszcze sklepa? Teoretycznie tak. Wszystkiego widzę, że raczej gra po jednym. Nie jesteśmy w żaden sposób w stanie wzmocnić go, więc możemy sobie spokojnie teraz zagrać. Jej! Zabił dziewiątkę. Brawo im relic. Mój
To szczerze powiedziawszy było nierozsądne z jego strony, bo on i tak by już teraz zginął. Co trzeba zrobić? I to by było na tyle. Póki co ta talia wygląda, mi się wydaje, bardzo dobrze. Jestem zadowolony, że zacząłem tą arenę, bo wydaje mi się, że lecimy po 9 zwycięstw jak nic. Tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i jak zwykle widzimy się w kolejnym pojedynku. Pa, pa!